powierzchnia zalesienia w Polsce od wojny wzrosła o 1/3. My sukcesywnie wycinamy znacznie mniej niż lasu przybywa. W perspektywie roku 2020 powierzchni Polski 30% to będą lasy. Dzisiaj to jest około 29%. Także sukcesywnie lasów w Polsce przybywa i myślę, że to jest dobra tendencja i wskazuje na to, że mamy no, takie prośrodowiskowe podejście. To znaczy, że też mamy na to pieniądze, prawda? No bo to nie jest tak, że to nie jest za darmo, trzeba kupić sadzonki i tak dalej, prawda? Ale gospodarka leśna w Polsce, szczególnie w ostatnich latach, jest również znakomitym interesem gospodarczym i przedsiębiorstwo państwowe, Lasy Państwowe, no jest w bardzo dobrej kondycji gospodarczej. Także to państwo z budżetu do tego nie dokłada, wręcz przeciwnie, lasy nie dość, że zarabiają, to jeszcze pomagają rozwijać przemysły, czy meblarski, czy papierniczy, czy inne przemysły w Polsce. Ale my również importujemy drewno, prawda? Niektóre podmioty gospodarcze importują drewno, to jest margines, ale zasadnicza część drewna potrzebna w Polsce jest produkowana w Polsce.